Aha, dobra, czyli znowu musimy się sklepać z jakimś robotem. No nie! Nawet nie z jednym, a z kilkoma! Oj, oj, oj! Ale sobie przy okazji trochę expa wbije, więc przy okazji będziemy mieli znowu upgrade chyba życia się szykuje. Mam nadzieję, że tylko ten śmieć tutaj nie będzie, ten kurde większy cfel. Bo autentycznie nie ręczę za siebie, jeżeli on tutaj się ukaże nam. Sorry, musiałem was na chwilę tutaj troszeczkę zaatakować, no bo stoicie kurde jak takie kołki zamiast robić cokolwiek i uciekać. Bo no jesteście takie mądrale, przynajmniej na takich się kreujecie, że macie takie big brainy, że nie pomyśleliście, żeby kurwa stąd uciec, bo tu jest pole bitwy i w każdej chwili możecie oberwać, nie żebym się chciał tutaj czepieć czy coś. Let's see if I can activate this transport tube now that the lockdown's over. Here you go! This ought to take you right to Nurox Plaza. Transport tube. Good luck, Lombax. Okej. Zanim to jednak zrobimy, to warto byłoby zobaczyć, co tutaj jest. Okej, nic szczególnego. A tutaj? A tutaj żeśmy przyszli. Okej, czyli de facto. A nie. Na. O kurde, Zoni! Chodź tutaj. Co za kurde mały? O ty kurde mały! Gdzie ty jesteś? A ty tam uciekłeś? O ty, zaraz ja cię dorwę. Nie, 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 nie. Tak być to nie będzie, mój drogi koleżko. No, ósmy Zoni. Może się niedługo okaże, że w dzisiejszej sesji 10 będziemy już ich mieli. Czyli w sumie na całą gierkę ich jest 40, z tego co dobrze pamiętam. Tak, 40, więc no mielibyśmy dziesiątkę już zebraną. Dobra, idziemy stąd w takim razie. Security around the entire plaza. Pollux isn't a robot. Why would he help Nefarious? Probably for the same reason Vorsalon is. They use the clock for their own personal gain. Why do I get the feeling this clock does more than just tell time? Because it moves time as its caretaker sees fit, using a control room called the Orvis Chamber. Think of what Nefarious could do with the power to control time. Do I look like a Lombax? Am I furry? Do I have one brain? No. There is no need to be. I was just doing my job. The power and iron cover boots. We should be brave. Nie gadajcie, że następny Zoni tutaj jest. Ja pierdziule. Dawajcie mi tego małego szkraba. Gdzie ten mały szkrab jest, żeby rzucić nim? Dawajcie, ja chcę do Zoniego się dostać. Halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo, gdzie ty jesteś? O, przy okazji nanotek pozbieramy sobie, żeby mieć full HP. Dobra, spoko. Halo, mała bateryjko, gdzie jesteś? Tam Zoni na mnie czeka, nie żeby coś. Dobra, chyba walić tego za niego, jednak na razie nam nie będzie on chyba na nic przydatny. No nie, myślałem, że doskoczę, kurde. Gra jak zwykle mnie wykiwała. Jak zwykle to samo, jak zwykle. Oczywiście nie, no to jest moja wina, nie jest wina gry, spokojnie. Ja sobie tylko jaja robię. Ale wiecie, no zawsze kurde, zawsze warto zwalić winę na grę, no bo nie oszukujmy się, taka jest prawda. Widzę, że tutaj Azimut już walczy.
Więc przyłączmy mu się do pomocy. Warto byłoby mu pomóc, nie żeby coś. Pollux diverted all air traffic away from the building. We'll have to find another point of entry. Come. Someone on the inside may be able to help us. Someone who works for Nefarious? Actually, he's a data miner at Pollux Industries. I saved him from becoming food for the Agorians. I'm here to cash in on that favor, Jarvis. We need a way inside Pollux Industries. I knew one day you'd make me an accomplice to terrorism! I'll run a diagnostic on the security system. In the meantime, you better take cover. Another security team is closing in. Think their position. Aha, mamy towarzystwo znowu. Widzę, że tutaj oni się nie odpuszczają jednak. Jezus Maria! Ja pierdzielę, ile ich tutaj jest! Was więcej matka w domu nie miała, czy co? Dajcie sobie spokój, wy i tak już pierdziel dostajecie mocny. Moi drodzy, sorry, że jestem tak cicho, ale ja nawet nie wiem, co ja mogę tutaj powiedzieć, bo tutaj się za dużo dzieje. Tu się autentycznie za dużo dzieje. No dawaj już, kurde, skończcie. Skończcie te ataki na nas. Dobra, padł. Jedno UFO padło. A to te małe wypierdki to lajcik. Dobra, kolejne o nie! Nie! Proszę, tylko nie on! Znowu! Przecież niedawno z nim walczyłem! Ja nigdy nie potrafię przed nim się obronić, serio! O kuźwa, no serio! Ale mam nadzieję, że tu checkpoint będzie. Czy nie będzie? Oj, chyba nie ma. Nie gadajcie, że tu nie ma checkpointu. Boże. W sumie, z jednej strony, że ginę, no to wiecie, no to trochę przypał, ale z drugiej strony przynajmniej sobie trochę expa nabijam. Co też jest prawdą, nie oszukujmy się. Elegancko, dobrze. Niszczmy wszystko, póki możemy. Póki mamy do tego siły. To jest, kurde, nie wiem, jakiś, może nie powiedziałbym, że boss rush, ale kurde, no dużo, kurde, jest wciul przeciwników, którzy się ciągle spawnią. O Jezus Maria, ten frajer tu już przylazł. Ja pierdzielę, teraz te małe gówna mnie ścigają. Won mi stąd. Też was lubię dręczyć, ale spokojnie. Każdy wpierdol dostanie. Każdemu się wpierdol stąd po kolei należy. Dobra, jest ten śmieć. Chodź tu paruwo jedna. Nie będziesz mi, kurde, rodziny prześladował. A, schował się, no. Co za cymbał. Wierzę, w pierdziel dostanie, a już, kurde, ten ucieka. Od wymiaru sprawiedliwości. No ty to jednak jesteś głupi, kurde. O, i w końcu dostał w pysk. Bardzo dobrze. What we have to do is ionize the hologram's power conduit. That should give your hover boots enough thrust to send you into the maintenance hatch. Sounds simple enough. Not exactly.
Exactly. It'll take all three of us. I'm activating the transport ramps to the west side of the plaza. Head there now and await further instructions. Transport ramps. Dobra, daliśmy sobie wręcz fenomenalnie radę, przy okazji trochę ten, że kurde, aż się zaciąłem. Więc tak, daliśmy sobie fenomenalnie radę, muszę przyznać. I przyznam, że troszeczkę żeśmy sobie podupgrade'owali zdrowie, dzięki czemu za niedługo będziemy mieli kolejny upgrade na Noteku. Czyli będziemy mieli trochę więcej życia, fajnie. Podoba mi się to. Aha. Czyli co, znowu walka? Myślałem, że ja uwolniłem się już od tego, no. Dlaczego? Mówiąc o kurde skill pointcie, to właśnie zdobyliśmy kolejny skill point. Jak zauważyliście zresztą. Czy możemy iść dalej? Czy musimy tutaj się z wami naparzać, kurde? Nie dacie nam spokoju już? Ja bym bardzo chciał spokój. Nie, ja o nic więcej nie proszę, tylko kurde opieprzony spokój. O, widzę, że tutaj jak niezwykłe, to teraz trzeba kurde tymi, co rażą prądem tutaj zespałnić, prawda? Prawda, gro? Trzeba jakoś kurde utrudnić gierkę, no. Tak, no trzeba, no ale czasem jest to irytujące, nie będę ukrywał. Kurwa no, dajcie sobie już spokój, serio, ja chcę stąd już iść. Ja tylko chcę iść dalej, no, tutaj o. Chcę iść sobie dalej, ale nie mogę, no bo muszę z wami walczyć. I to tak kurde w kółko Macieju, bo wy się nic nie uczycie. Jak się zdenerwuję, to zaraz tymi bombami będę rzucał i chyba tak będzie, wiecie? Chyba prędzej was tymi bombami wykończę, no bo serio, to za dużo pitolenia jest. O, o wilku mowa, o propos bomb, to jeszcze kolejny statek trzeba unicestwić. Dawaj, miejmy to już za sobą. Więc może w międzyczasie, kiedy jest taki jest taka nudna sekwencja, jeżeli chodzi o let's play, no to pogadajmy sobie na może inne tematy. Tak więc, jakby ktoś był ciekawy, ja to nagrywam 9 marca, czyli dwa dni po pierwszej sesji z A Cracking Time. I wy ten let's play będziecie widzieli pod koniec marca, tak jak to było w przypadku Raymana 2, którego widzieliście pod koniec stycznia, bo w sumie nawet nie pod koniec, tylko w ostatni dzień stycznia. Tak, A Cracking Time będziecie widzieli albo 30 marca, albo 31. Zobaczymy, jeszcze coś na pewno w tych dniach pojawi się, pierwszy odcinek z A Cracking Time. Więc wyczekujcie na dniach. Fajnie, teraz z tymi dwoma cymbałami muszę walczyć. Spoko. Znając moje szczęście, raczej jego brak się jeszcze okaże, że tutaj checkpointu nie ma. Dobra. Jednego mamy z głowy, pozostaje drugi. On ma na tyle przestrane, że walczymy teraz na otwartym terenie, więc jak on coś odjebie, no właśnie, to się skończy właśnie w taki oto sposób to wszystko. Czy to już jest koniec? Czy to jest naprawdę koniec? No nie gadajcie!
perform a remote unlock of all the power switches in this plaza. That should enable you to activate them and ionize a hologram conduit. Usually I have Clank to translate stuff like this. Can you say that again in non-geek speak? When the general lowers the defense grid, you just activate all the switches I send to you. Got it. Lowering defense grid, now! Okay, I'm in. Linking power switches to your nav unit now. Moving safeguard! Następna sekcja jest dla nas odblokowana. Super. Musimy się tam dostać w ile? Aha, teraz oni nas sprawdzają, w ile my się tam dostaniemy, tak? Nie no, świetnie. Brawo, brawo, kurde. Fajnie, Ratchet. Zajebiście. To było szybkie. Kurde, no serio, nie rób tego, Ratchet, nie rób tak. Co, muszę teraz wracać? What the fuck? No dobra. Okej, okay, udało nam się, że tak powiem, włamać do Pollux Industries. Got it. Thanks, Jarvis. This is it. Our only way into the building. Last chance to back out. Age before beauty, General. Wise guy, just like your father. Follow me. Dobra, tak więc, tak jak już powiedziałem na początku, udało nam się dostać do Pollux Industries. Pollux Industries. The main office is this way. Attention. A bioscan reveals two long boxes in main server world. Mobilizing all units. Blasted bioscans. You take the left, I'll cover the right. Dora. Mogę teraz już to na spokojnie wytłumaczyć, nikt mi nie będzie w zdanie wchodził. Więc tak, znaleźliśmy lokalizację Pollux Industries. Tu przy okazji żeśmy się włamali teraz do środka, ponieważ jak zauważyliście, tamta sekwencja z tym hoverboardowaniem polegała właśnie na tym, że musieliśmy zasilić jakby ten platformę do tych hoverbootsów. O jest, nanotech upgrade. Elegancko, mamy 30. O kurwa, 30 HP, zajebiście. Dobrze. Się udało. O, śmieć powrócił, widzę. Mało on wpierdolu już dostał w dzisiejszej sesji.
Dobrze. Kolejny upgrade'ik. Nie, autentycznie, ten robot już chyba za mało razy dzisiaj dostał w pierdziel, dlatego musiał aż wrócić i kurde przypomnieć o sobie Atencjusz 1. I think that's all. Jezus Maria, ile śrubek. Oj, kolejny ten, kolejna teczuszka z upgrade'em. Nie, na razie nic nie chcę. Powiem wam szczerze, że ta gierka się naprawdę zaczyna mocno rozkręcać. Bardzo mi się to podoba. Nie będę tego ukrywał, że początki bywają zwykle takie, wiecie, mega spokojne i tak dalej. Chociaż tak z dwojga złego, to bardziej mnie triggeruje to, że za dużo jest tych kurde dużych czerwonych śmieci, którzy strzelają z tego działka maszynowego. Ale dobra, to już da się przeżyć jakoś. Ratchet, hurry! I can't hold them off forever. Hold on, I'll activate the energy bridge. Dobra, a, okej. Nie ogarnąłem petardy! Teraz ogarnąłem już petardę. Nie no, to jest dzisiaj jakiś kurde fatum. Mnie dzisiaj jakiś fatum spotkało, jeżeli chodzi o tę gierkę. Zabierzcie mnie stąd. Okej, możemy od tylca zajść, co mi się bardzo podoba. O, dobrze. Ja pierdziule, ale tutaj grałem z czasem, bo kurde, mogło to się różnie skończyć. Mogłem tak kurde oberwać, że no nie wstałbym i znowu bym musiał powtarzać. A tak to przy okazji się udało troszeczkę wyczyścić terenu. No, więcej ich matka w domu nie miała najwidoczniej. W sumie myślałem, że trofkę zdobyłem, bo taki dźwięk był. Ja, warto te komputery też poniszczyć, bo tutaj są śrubki. Czemu te kurde śrubki wyglądają jak koła zębate małe? Nie wiem, nie rozumiem tego. W sensie, jakby trochę mnie to dziwi. Ja wiem, że tak śrubki w ogóle w serii Ratcheta wyglądają, jeżeli chodzi o mamonę. Ale no nie oszukujmy się, to trochę tak jak... Wiem, trochę to jest szczepanie się na siłę, ale... No nie wiem, tak jakoś mnie to nurtuje. Dobra, padł.
Elegancko. Dobrze jest. Jesteśmy coraz bliżej. Tam złota śruba jest! I'll have you know, I am a level 60 wizard with melee ability. That hurt my pride and my solar plexus. Looks like there's an obsidian eye somewhere in Krill Canyon. I can't lock on any closer. Greetings, my old friend. Been a long time. I'm thrilled you're here to witness my greatest triumph. And look. You've met the Elder. Pity the first Lombax you meet is the shame of his entire race. So what is it this time, Nefarious? You still trying to turn everyone into robots? Or is it just good old-fashioned galactic domination? Part of me wants to let you live long enough to find out. The other part really wants to kill you. You know, for old time's sake. Decisions, decisions, decisions. Attention, VX-99 detected. Evacuate all stations. Well, at least we know what he went with.